Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu. Dla mnie już tak jesiennie jest, ale dla mnie już jest tak od kiedy wróciłam z Chorwacji. Już się nie mogę doczekać jesieni. A no już mamy 2 września, więc... No więc już mogę mówić, tak? Już się wakacje skończyły. No, mamy piękną pogodę, ale idealną na sweterek, ale taką, że wiecie, no taka idealna, że nie jest za ciepło, ale nie jest też za zimno. No i jest pięknie. My wyszłyśmy właśnie na spacer, bo dzisiaj mamy zadanie do wykonania. Chciałam iść do sklepu, ale nie wiem, czy pójdę, bo to zależy od tego, czy Milusia będzie spała. Ale to zobaczymy. Ale na pewno musimy zaprowadzić Jasia do logopedy, bo teraz przyspieszyliśmy trochę z zajęciami. Jasia u logopedy ma teraz więcej. Częściowo prywatnie, częściowo nie. Więc no, muszę go zaprowadzić dzisiaj koniecznie. Mila jakaś taka niezadowolona. Ciągle jej tu coś hałasuje po prostu. No, ale zaraz przejdziemy w spokojniejsze miejsce na spacerowanie idealne. A ja się chciałam z wami w tym nowym vlogu przywitać. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon side by side and through no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Już po kawce przyjechałam po Jasiu. Jasiu zajmuje się siostrą. Ja się taki starszy brat dodałam wam na Instagrama, TikToka, że wiecie, że pierwsze i ostatnie dziecko się smakuje. Świetnie bawią, dogadują i tak dalej. Smakuje. Smakuje jej? Czy tobie? Milini. A, to super. Że pierwsze takie, wiecie, dogadują się i tak dalej, a trzecie niekoniecznie. Tak, już jej wyszły. Ta logistyka mnie wykończy, serio. Nie otwieraj drzwi, Klarinka, bo wylecisz. No, musiałam tego pojechać po Jasie. Cześć. Ty rozczochrańcu mały, ci się czesać nie chce. Mogę powiedzieć coś do aparatu, czy nie? Tak, ale dzielna. No dobra, czekaj. Karusia chciała ze mną mówić, tak? Moja córeczka. No więc ta logistyka mi wykończy. Musiałam najpierw pojechać po Jasia, później odebrać Jasia z przedszkola, czyli znowu wychodzenie z auta z Milą. Tak. Tak. Później zaprowadzić go na zajęcia, czyli kolejne wychodzenie z auta, później wrócenie do auta. Pojechanie po Klarę, odebranie Klary, wracam znowu do auta i teraz znowu wyjdę z auta zaraz i znowu będę musiała do niego wejść, a później znowu wyjść. I to wszystko w przeciągu godziny, więc pozdrawiam. No, tak tyle razy mama musiała wchodzić, wychodzić, wchodzić, wychodzić. No ale tak to wygląda, nasze piąteczki będą tak wyglądać, bo teraz jak najdłużej Jasiu będzie miał te zajęcia. Jeszcze dojdą mu, on ogólnie teraz ma naprawdę dużo zajęć. Więc bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że zdążymy zrobić jak najwięcej przed pójściem do szkoły. Mamo, żeby... chcesz zrobić teraz budyń. Budyń byś chciała teraz zrobić? Tak. Jak będziemy wracać do domu, to musimy do sklepu pojechać po budyń. Ale mamy duży budyń. Nie no, mamy tam za mało budyń w domu. Kupimy całą macę? Całą masę budyniu?
Tak. I co będziesz robiła? Kąpała się w nim czy co? Nie. Ja zjadł się cały dzień. Zjesz się cały dzień? Tak. A jaki jest twój ulubiony budyń? No ja będzie czekoladowy, a no nie psia. Waniliowy czy śmietankowy? Który? Biały. No ale białe to są dwa. Waniliowy albo śmietankowy? Śmietankowy, waniliowy. No dobra. Kupimy teraz, jedziemy tam. Jedziesz potem? Czy ty masz prawo jazdy? Tak. Jedziemy do sklepu obok mojego przedszkola. I tam kupimy całą macę. Całą masę czego? Na budynok. Zaraz zaczęła oglądać ten. Ma swoje ulubione kanały na YouTubie. Jakie jest twój ulubiony kanał na YouTubie? Co lubisz oglądać? Sara i Wikuś, tak? I Klara mówi, że robi challenge. Jakie challenge robisz? 24 godziny na balkonie i 24 godziny w aucie. 24 godziny w aucie. I będę śpiał w babaźniku. Super. I będę dzienną ćmała. I będę razem z mamą. Musimy przyjeżdżać. Kołdry. A może chcesz to nagrać do nas na kanał? Tak! Ale to dzisiaj? Dzisiaj mamy robić 24 godziny w aucie, czy co? 24 dzisiaj godziny w aucie z nami. O matko. Matko. Jeszcze to jest 24 godziny? Do jutra! O, masz rację, do jutra, to bardzo długo. Nie będziemy stąd wychodzić. Ale będziemy na luz na niemczu. A skąd weźmiemy jedzenie? No weźmiemy z domu. Musimy się najpierw przygotować. Aha, świetny pomysł. Weźmiemy też coś do picia. Ale to budyniu tutaj nie zrobimy za bardzo, wiesz? Tak. O nie, mamy mleka tutaj! Weź nie krzyż. Nie trzeba. Panie mamy mleka tutaj. Nie znam ja. Bądźcie krzyż. Baby. Moja ukochana. Mamo, popatrzymy się na sercu. Byliśmy właśnie z trójką dzieci na zakupach. Raczej tego nie robimy, ale nie chciało mi się już. Tak, kochanie? No to możemy pójść po sklepu i kupić dzieciaki do loda. No, następnym razem, dobra? Chcemy betonić. No wiem, super. No, jeszcze raz. No to nie robimy tego za często. Właściwie staramy się w ogóle, ale no nie chciałam, wiecie, jechać do domu i znowu wracać. Już jest późno, więc mi się tutaj nie chciało robić. Dzisiaj wolę posiedzieć w domu. Więc przyjechaliśmy i kupiliśmy mochi. No i inne rzeczy, wiadomo, nie? Na cały weekend. Piękna ty moja jesteś. No, więc będziemy próbować, bo jeszcze nie jedliśmy, a taki szał jest wszędzie, widzę tego, że jestem ciekawa. Kolorowe jabłko? Nie, to jest mango. Ale kolorowe? No mango jest kolorowe. Mamo. Idź siadaj. Ale popatrz, bo odchodzi. Dawaj, Domin. Test. Test smak. Dawaj. Mogę to próbować? Tak, ja się zaraz się dam spróbować. Ja chcę. Tam nie chcę się próbować. Jakie dziwne. No. Dziwne. Dobra. Ale już spodziewałam się czegoś innego. Ja też. Spodziewałam się jakiejś żelki naokoło. No to też jakaś żelka. No nie, to jest takie... To jest chyba ciasto ryżowe, gdzieś to słyszę. Proszę. Moje smaki. No wiem. Właśnie ja chciałam kokosowe, ale nie było. No to musisz ugryźć, kochanie.
polecam. No, no maś, odjesio. Chcesz inne? Dobrze, już ci daj. Daj. No więc tak, dobre. Dzieci też polecają. Proszę, Klarusia. Ale ja wolę takie lody właśnie śmietankowe bardziej. Kokosowe bym mi posmakował, myślę, bardziej. Ale dobre. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. Kto ma dwie różne skarpety? Kto ma dwie różne skarpety? Dwie różne skarpety. Trying so hard to run from shame. How long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Be there to catch my fall. Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Why I wasted my time. And I'll say I didn't know better. But the truth is I was weak and scattered, afraid of the blame. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace. To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will to you let be there go? To catch my fall? Need to be sure. Właśnie po pysznej kolacji. Dawno nie mówiłam. Nie no, przed chwilą, ale do kamery. Minunia śpi, dzieciaki się kąpią. Zaraz kładziemy ich spać, bo ostatnio, wiecie, wrócili do przedszkola, więc jest dramat ze wstawaniem oczywiście. Bo za późno chodzą spać. Więc musimy to zmienić i muszą zacząć chodzić szybciej spać, żeby nie było takiego dramatu. No ale tymczasem ja się chciałam z Wami pożegnać już w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał i teraz wracamy już na dobre tory w nagrywaniu. Będziecie mnie tu częściej widzieć. Mam nadzieję, że będziecie oglądać też te filmy. No, zostawcie coś po sobie w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym. Pa. Do zobaczenia w kolejnym vlogu i buziaczki. Let's go.